zespół Retta. Choroba ta zamyka ją we własnym ciele. Martynka nie mówi, nie kontroluje ruchów swoich rączek, nie ma władzy nad własnym ciałem. Mamy bardzo utrudnioną komunikację, ponieważ Martynka nie jest w stanie nam ani powiedzieć, ani pokazać, czego potrzebuje, czy coś jej się dzieje. Oprócz tego mamy choroby współistniejące, takie jak padaczka, która coraz częściej daje o sobie znać. Ostatnio pojawiły się również hiperwentylacje, które bardzo utrudniają funkcjonowanie Martynki. Błagamy o pomoc w uzbieraniu środków na leczenie naszej córeczki. W Stanach pojawił się lek, który zatrzymuje chorobę, który w dużej mierze poprawia funkcjonowanie dziewczynek. Czas jest dla nas bardzo ważny, ponieważ choroba ta bardzo szybko postępuje, zabiera nam nasze dziecko. W każdym dniu czujemy, że jest coraz gorzej, że trucimy naszą córeczkę, ona się coraz bardziej zamyka. Zamyka w swoim świecie. Dlatego błagamy Was o pomoc w zbieraniu środków na leczenie Martynki.